Cześć, z tej strony Marcin. Wreszcie podjąłem decyzję, żeby nauczyć się spawać spoiny pachwinowe, które ostatnio nie za bardzo mi wychodziły, nie byłem zadowolony, więc stwierdziłem, że trzeba poćwiczyć i to konkretnie. W tym celu nabyłem płaskowniki, jakieś chyba 50 albo 60 mm, coś w ten deseń. Materiał grubości 4 mm. Z tego, z odcinków metrowych, pociąłem odcinki 25 cm, żeby, że tak powiem, stworzyć sobie materiał ćwiczebny. To jest spoina typu T, czy tam łączenie typu T, i na tym będziemy ćwiczyć spoiny pachwinowe. Pozycja podolna, tak zwana, bądź w amerykańskich normach 2F. Chodzi o wypełnienie tej spoiny tutaj. To jest tak zwana pozycja 2F. Najpierw musimy zmontować materiał. W tym celu użyję elektrody rutylowo-celulozowej 2,5. Wykonam 4 szczepy. Tu i na końcu. Dlaczego 4? Dlatego, że szczepy się kurczą podczas chłodzenia, więc możemy zaobserwować czasami taki efekt, że materiał odejdzie nam od kąta prostego. Oczywiście wiadomo, no to jest materiał ćwiczebny, nie musi być to nie wiadomo jak precyzyjne, ale staram się tego unikać. Zawsze staram się szczepiać po dwóch stronach naraz, żeby uzyskać ten kąt w miarę prosty, żeby potem, że tak powiem, spawanie szło w miarę dobrze. Ok, do ustawienia kąta prostego używam takiego fajnego oto kątowniczka magnetycznego. Robię coś takiego i w zasadzie jeszcze trzeba tylko podeprzeć, żeby nam się kątowniczek nie przewracał. I robimy coś takiego. Układamy materiał i voilà. Prawie idealnie. Takie. Ustawiamy sobie mniej więcej na środek. Mamy z grubsza kąt prosty. Widzę, że bardzo z grubsza, ale coś takiego już będzie wystarczającym obiektem do testu. Generalnie prąd do elektrody 2,5 ustawiam prąd spawania 75 A. Czy to dużo, czy to mało? No materiał jest dość cienki, to 4 mm. Trenowałem też wczoraj. Pierwsze, że tak powiem, spoiny typu T wykonałem już wczoraj. To jest sporo. 75 A na taki materiał to jest sporo, ale szczepy wykonujemy bardzo szybko, więc raczej nie przegrzejemy, nie przepalimy się na drugą stronę, a 75 A pozwoli nam mieć pewność, że wykonamy szczep, który się nie odpadnie, bo na pewno przy takim prądzie przetopimy ten materiał, nawet gdy jest zimny. A dzisiaj jest jakieś, nie wiem, 12 stopni na powietrzu, więc ten materiał jest na pewno chłodny. Ok, także ubieram hełm i będziemy teraz wykonywać szczepienia. Dobrze, przystępujemy do szczepiania. Ciekawostka przyrodnicza na początek. Jak widzicie, materiał nie jest czysty, jest pokryty
nie wiem, jak to po polsku nazwać. Po angielsku to jest mill scale. To jest generalnie w takim stanie, to wychodzi, że powiem, z fabryki, z huty. I ta, wydawałoby się, że jest to jakieś zabrudzenie, które nie, uniemożliwia, że tak powiem, przepływ prądu. Nie, 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 nie. Jak najbardziej nie. Ten materiał jest w stanie przewodzić prąd. To zanieczyszczenie, to zabrudzenie jest w stanie przewodzić prąd. Jak widzicie, zacisk masowy jest na tej płycie podstawy, a bez problemu będziemy spawać ten element, który też nie jest czysty, a leży, że tak powiem, na płycie. Także spokojnie, kontakt elektryczny gdzieś jest, to zaraz zobaczymy. Wiadomo, tutaj to troszeczkę jest odsłonięty, ale wczoraj też eksperymentowałem mniej więcej na tym obszarze i bez problemu kontakt elektryczny występuje. Także zabieramy się do schowania. Maszyna włączona, 75 A i wykonajmy pierwszy step. Jeszcze sprawdzimy, czy wszystko jest ok. Jest ok, więc wykonajmy pierwszy strzał. Nie, jednak coś jest nie tak. Pytanie co? Kontaktu elektrycznego chyba braknie jednak. Jednak nie do końca jest to przywodzący dobrze materiał. Spróbujmy jeszcze raz. Jeden strzyby wykonany. Zabieramy się za drugi. Jak widzieliście na początku, był problem z zajarzeniem elektrody. Nie wiem, z czego to wynika, czy z tego, że jest jednak słaby kontakt elektryczny materiału z masą. Czy mamy jakiś inny problem, ale wydaje mi się, jak widzicie, jest to dość mocno pokryte no nie wiem, jak to nazwać, tym czymś z huty. No zobaczymy, jak pójdzie teraz. Dobrą praktyką przy zakończeniu spawania jest wyjęcie elektrody z uchwytu. Szczególnie jeżeli macie coś typu stół, który jest podłączony do masy. Jeżeli wyskoczy Wam, że tak powiem, uchwyt z miejsca, w którym go odłożyliście, to możecie mieć niekontrolowane zajarzenie łuku. Tyle. Teraz zobaczymy, jak nam te szczepy wyszły. Muszę tylko znaleźć młotek i szczotkę.
Żuszul odchodzi dość ciężko. Jeden szczep, ten pierwszy, widzę, że nie za bardzo wyszedł. Ale na szczęście jest po drugiej stronie, więc nie ma problemu. Niestety miałem awarię kamery. Pamięć się zapełniła. Więc, że tak powiem, poprzednia scena poszła do kosza. Próbowałem wykonać tutaj spoinę pierwszą. No, wyszła całkiem nieźle. Mimo, że parę razy mi ręka wdrgała. Dobrze. Jak wykonujemy spoiny? Pachwinami. Generalnie musimy pamiętać o zachowaniu dwóch kątów, które są ważne. Pierwszy kąt pomiędzy jedną a drugą częścią łączony. Jest bardzo ważne, żeby łuk mniej więcej łapał obie, gdyż wtedy metal z elektrody będzie równo mniej więcej rozchodził się pomiędzy dwiema częściami i jeziorko będzie równo wypełniać spoinę. Jeżeli nie zachowamy kąta 45 stopni, wtedy jeziorko będzie dominować albo na jednej części, albo na drugiej części. Tutaj dostaniemy prawdopodobnie podcięcie i brak łączenia na tym elemencie. Podobnie tutaj, jeżeli ten kąt będzie za ostry, jeziorko będzie dominować na tej części spawanego materiału. Wtedy prawdopodobnie tutaj zbudujemy spory spaw bez odpowiedniego przytopienia tego elementu oraz na 90% z inkluzją szlaki pomiędzy tym elementem a spoiną. Jest jeszcze jeden kąt, który musimy zachować. Jest to kąt tak zwany travel angle, czyli kąt prowadzenia. Jak prowadzimy jeziorko spawalnicze, żużel jest na tyle płynny, że potrafi wypłynąć przed jeziorko. Wtedy mamy niemalże gwarantowaną inkluzję szlaki. Ok. Przystępujemy do spawania. Sprawdźmy, czy kamera tym razem działa. Działa. Podczas wykonywania spoin ja montuję elektrodę w uchwyt w ten sposób, pod kątem. Nie wiem dlaczego, ale z tak zamontowaną elektrodą prowadzi mi się spoina pachwinowa znacznie wygodniej. Zauważyłem, sporo osób montuje to w ten sposób. Ok, jeżeli dajecie radę, w zasadzie możecie montować to nawet tak, chociaż wiadomo, że tak raczej się nie da za bardzo prowadzić jeziorka we właściwy sposób, więc ja montuję uchwyt w ten sposób. Ok, startujemy. Prąd 75 A, tak jak przy wykonywaniu szczepów. Materiał już mi wystygł, więc nie będzie raczej przegrzewany. Zobaczymy, jak tym razem się uda wykonać. Thank you.
Czekamy, aż element się ostudzi. Nie wiem, czy kamera to widzi, ale ja widzę wciąż, że szlaka jest czerwona. No, teraz ostygła. Generalnie zasada bezpieczeństwa jest taka. W tym momencie ta szlaka ma jakieś 300-400 stopni. Nie chcecie, żeby to wam wpadło do oka, więc albo zakładajcie okulary, albo miejcie okulary je zawsze na nosie, albo zasłaniajcie się przyłbicą. Widzę, że poza dwiema inkluzjami szlaki na samym początku spoina nie jest zła. Może trochę za bardzo do kamery. Spoina nie jest zła. Chyba właściwie wypełniona. W zasadzie przydałaby mi się szlifierka kątowa ze szczotką, bo szlaka nie wiem dlaczego odchodzi bardzo ciężko, mimo że spoina jest wykonana prawidłowo. Zwykle jak szlaka odchodzi bardzo ciężko, jest to objaw niewłaściwie wykonanej spoiny. Tutaj wydaje się, że wszystko jest w porządku. Co prawda spoina nie jest do końca równa w sensie wysokości, gdyż, że tak powiem, mam jeszcze problemy z jednostajnym prowadzeniem uchwytu w stronę spawania. No ale, że tak powiem, po ostatnich moich bataliach przy spawaniu wózka spawalniczego, jest to naprawdę fajna spoina i to wygląda już całkiem nieźle. Mam, że tak powiem, trochę materiału, bo kupiłem trochę tych płaskowników, więc będę ćwiczył. Jak to wyjdzie? Dzisiaj nie wiem, czy uda mi się opanować technikę na tyle, żeby wykonywać już pewnie spoiny, ale wydaje mi się, że już opanuję mniej więcej aspekty, które muszę brać pod uwagę, czyli kąty oraz szybkość prowadzenia. Zwykle jak prowadziłem uchwyt za szybko, wtedy jeziorko, że tak powiem, nie wtapiało się w materiał, dostawałem inkluzję szlaki. Jak zauważyłem, nie zachowywałem kąta tego w kierunku prowadzenia spoiny. Wtedy też dostawałem inkluzję szlaki, gdyż żużel wylewał mi się przed jeziorko spawalnicze. A tutaj wydaje mi się, że to wygląda już całkiem nieźle, więc będę kontynuował dzisiaj ćwiczenie i mam nadzieję, że uda mi się opanować temat. Tak wygląda finał. Szkoda tylko, że kamera nie łapie ostrości. O, zapała. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie wiem, czy to jest właściwość tych elektrod, czy nie. Ale szlaka odchodzi bardzo ciężko, nawet z miejsc, w których ta spoina wygląda całkiem nieźle. No, mam parę tutaj inkluzji. Niektóre miejsca są, nie są, nie ma inkluzji, ale są po prostu niedoczyszczone. Dzisiaj jest niedziela, więc nie bardzo chcę, że tak powiem, sąsiadom brzęczeć szlifierką kątową. Ale wydaje mi się, że na pierwszy raz dramatu nie ma. Może nie pierwszy raz, kiedy wykonuję spoiny pachwinowe, ale pierwszy raz podszedłem do tego, że tak powiem, z pełnym zaangażowaniem. Ćwiczymy dalej. Tym razem dokonujemy eksperymentu. Prąd 90 A, elektroda 3,2, rutylowa, nie rutylowo-celulozowa.
i spróbujemy zaspawać to, co tu jest. A, tak do czystego eksperymentu. Wow, to była zabawa. Odnoszę wrażenie, że grubszymi elektrodami spawa się znacznie łatwiej. To prowadzenie jest zupełnie inne. Chyba pójdę, ostudzę element. Nie będę próbował tego, że tak powiem, bić na ciepło. O, coś pięknego, proszę Państwa. Szlaka odpadła w momencie ostudzania. I odchodzi bardzo ładnie. No, przynajmniej na razie. Odchodziła. No, można powiedzieć, że jest całkiem nieźle. Troszeczkę wypukła spoina, za mały amperaż. Jest troszeczkę inkluzji szlaki pod koniec. Też zauważyłem, że elektrody marki Dedra 320, które zostały otwarte, no, będzie ponad rok temu. Chyba musiały złapać wilgoć, bo te elektrody 6012 rutulowo-celulozowe suszyłem wczoraj, suszyłem też trochę dzisiaj. Generalnie, jeżeli posiadacie piecyk do suszenia elektrod, włóżcie elektrody i zobaczcie po godzinie, ile się z nich wypoci wilgoci. Naprawdę, jeżeli po raz, gdy uruchomiłem pierwszy raz ten piecyk, byłem w ciężkim po prostu szoku, ile elektrody potrafią złapać wilgoci. I to elektrody, które były otwarte po, nie wiem, miesiącu. Czy fakt, że to opakowanie nie jest hydroszczelne, że tak powiem. Ale generalnie elektrody są naprawdę zawilgocone. O ile rutylowymi i rutylowo-celulozowymi można spawać delikatnie zawilgoconymi elektrodami, także, ale w przypadku elektrod zasadowych, które znacznie chłoną wilgoć, no nie zaleca się. Fakt, że mówimy tu o spawaniu amatorskim, nie mówimy tu o spawaniu jakościowym, to w zasadzie nie ma większego znaczenia.
ale zauważyłem, że elektroda po roku leżenia w dość wilgotnych warunkach no, prowadzi się ewidentnie inaczej. Dobrze, w takim razie tak, widzę, że jest troszeczkę za mały amperaż. Podkręćmy to do 100. Mam nadzieję, że nie przepalę materiału na wskroś. O, tutaj się już powiedzmy, to jest poprzednia robota. Spróbujmy 100 amper. Spróbujmy 100 amper doprowadzić spojne do końca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Odnoszę wrażenie, że 100 amper to jest wciąż mało. Teraz pójdę, ochłodzimy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spoina się tymi. Spróbuję nam stukać. No, nie jest to fajne jak w przypadku. Bardzo wyraźnie widać nierównomierność prowadzenia elektrody. Spoina nie jest tak ładna jak w przypadku elektrody 2,5. Nie wiem, z czego to wynika dokładnie. Czy o same charakterystyki prowadzenia na pewno, ale też zauważyłem, że ta elektroda tak jakby zastygała trochę szybciej niż rutylowo-celulozowa. Dlatego, że tak powiem, wydobywa wszystkie problemy z moją techniką, ale generalnie jestem zadowolony. Też uważam, mam wrażenie, że 100 amper to wciąż za mało. Spróbuję wziąć jeszcze dwie elektrody i przepalić drugą stronę spoiny. Tym razem wezmę do ręki elektrodę rutylowo-celulozową, czyli tak samo jak ta 2,5 i zobaczymy. Wiecie, co wam powiem? Mam wrażenie, chociaż nie. Nie, nie. One są, że tak powiem, otulone mniej więcej tak samo. Z tą samą grubością. Powiedzmy 100, 105.
Amp. 105. Materiał dość cienki, więc nie chcę go poprzepalać. Chociaż daj mi 110, zobaczymy co się stanie. O, widzę już pierwszy problem. Chyba nie zachowałem odpowiedniego kąta prowadzenia. Klasycznie będziemy studzić, bo tu już wprowadziłem bardzo sporo ciepła. Tutaj też na początku widzę, że szlaka już zaczyna odchodzić. Nie jest źle. O, jak ładnie odskakuje. No, spoina nie jest zła. Mogłaby być lepsza. Trochę za wysoka. Ale tak. Drobnymi inkluzjami, które na pewno dałoby się doczyścić. No, elektrodą 320 wykonuje się taką spoinę znacznie chyba prościej. Ale to mnie zastanawia. Użyłem tej samej elektrody, czyli rutulowo-celulozowej, tego samego producenta. 320 szlaka odchodzi po prostu pyk. A 2,5 jakoś tak ciężko idzie. Dobrze, to dokończmy tą spoinę. Materiał jest mokry. Zobaczymy, jak się będzie prowadzić. Elektroda, jeziorko. Zobaczymy. Powiem tak, mam jakieś problemy z kamerą, gdyż zauważyłem, że już po raz drugi podczas zajarzenia łuku wyłączyła nagrywanie. Czyli to jest jakaś kwestia zakłóceń generowanych przez spawarkę. Kamera stoi bardzo blisko, więc to jest całkiem możliwe. A kamera nie jest pierwszej jakości. Dobrze, spróbujemy pociągnąć dwuściegową spoinę pachwinową. Zauważyłem w poprzedniej części filmu, że elektrodami 320 wychodzi mi to znacznie lepiej, w sensie szlaka bardzo łatwo odchodzi. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale tak jest. Prąd 110 A, czyli taki powiedzmy typowy, może nie typowy,
taki powiedzmy no, panie Artyom 3.2 jest wystarczający, przynajmniej dla tego materiału. No właśnie. Mocujemy w ten sposób. Pamiętamy o zachowaniu kątów podczas prowadzenia elektrody. I jedziemy. Jeszcze jest słowo wstępu. W przypadku dwuścigowej spoiny najpierw układamy ten ścieg, dopiero na nim kładziemy kolejny. Zasada jest taka, że staramy się prowadzić ścieg tak, żeby pokryć w 50% ścieg poprzedni. 30-50% to jest ok. Mam wrażenie, że wykonałem za małą spoinę. Zobaczymy, jak to wygląda po ostudzeniu. Szlaka pięknie odchodzi. Wydaje mi się, że pojechałem zbyt gorąco i spoina jest trochę za płaska. Nie będzie na czym położyć drugiego ściegu. Ale nie jest też tak źle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A więc kończymy pierwszy ścieg z dwuściegowej spoiny.
dobrą praktyką jest zawsze wyjmowanie elektrody z uchwytu w momencie, gdy macie stół podłączony pod nasę. Wtedy unikniecie przypadkowego zajarzenia. Stwierdziłem, że 110 A to jest trochę za ciepło. Spoina wychodzi zbyt płaska. Teraz spróbujemy pojechać drugi ściek, czyli ten przy prądzie 100 A, elektroda rutylowa 3,2 mm, bądź jak kto woli po amerykańsku 1,8 cala. No, powiedzmy, że to już całkiem nieźle to wygląda. Szlaka odchodzi w zasadzie sama. Niemniej jednak pójdę ostudzę materiał, gdyż jest bardzo gorący. W zasadzie szlaka odpadła samoistnie. O, tak wygląda spoina wykonana tylą 3.2 z przez spawacz o niezbyt dużym doświadczeniu. Chwilę odczekam. Aż woda odparuje i będę kontynuował spójne. Naprawdę wygląda już ono całkiem nieźle, jestem z nich zadowolony. Nie jest oczywiście to spójna pierwszych lotów, ale spawamy rzeczy domowe, niekrytyczne, więc możemy sobie na jakieś niedokładności pozwolić. Nie udało mi się dokończyć spoiny za pomocą innej elektrody do końca, a raczej odcinka elektrody. O, nie jest pięknie, nie jest pięknie, ale też nie jest źle.
chłodzenia. Gdyż elektroda rutylowa, zarówno rutylowo-celulozowa, jak i rutylowa, bardzo, że powiem, podkreśla wszelkie problemy związane z prowadzeniem elektrody. Zobaczcie, tutaj mi zadrgała ręka i zobaczcie, co się stało. Tutaj widać, jak prowadzę uchwyt skokowo. Raz szybko, raz wolno i od razu to widać. Gdybyście spawali prywą zasadową, ona, że tak powiem, wybacza znacznie więcej, więc jej prowadzenie jest znacznie łatwiejsze. To chyba mi się zdaje tyle. Mam nadzieję, że takie krótkie tipy i krótki pokaz, jak to można robić w domowych warunkach, jest wystarczający dla kogoś, kto rozpoczyna. Mam nadzieję, że go to w jakiś sposób zainspiruje. Być może dzięki temu będzie zwracał uwagę na pewne rzeczy i, że tak powiem, będzie w stanie wykonywać spuliny lepsze niż na tym filmiku. Zapraszam do oglądania kolejnych. Może będą ciekawsze, może będą dłuższe, może będą na temat innych technik. Na razie staram się ćwiczyć głównie elektrodę, więc z tego będę zdawał jakieś relacje. Mam też w zanadrzu miga, tiga, a szczególnie drut dwuosłonowy, rutylowy. Zobaczymy, co z tego wyniknie.